Bartosz Fabiński dla MMA Rocks. Witamy z powrotem w grze. Cześć, witam. Co Cię zmotywowało do powrotu? No co, nadeszła pora, żeby wrócić. Brakowało tego MMA, bo prawie dwuletnia przerwa. No oczywiście, że brakowało. No cały czas byłem w treningu, więc to nie tak, że przez 2 lata całkiem nic nie robiłem. Trenowałem tam ze względu na zdrowie trochę mniej, ale starałem się cały czas jakąś tam formę utrzymywać. Wspomniałeś o zdrowiu. Wiem, że były problemy rodzinne, je zostawiamy, bo rozmawiamy o sporcie. Natomiast o co chodziło z tym zdrowiem? To były jakieś kontuzje? No jest to taki sport, przy którym wiadomo, że kontuzje są nieodłącznym elementem. Więc tak, no było trochę tych kontuzji. Nie do końca chcę mówić, co tam się działo, bo nie czuję potrzeby informowania wszystkich o tym. Bardzo mocny uraz, tylko o to zapytam. Nie chcę pytać, co to było dokładnie, tylko czy to było mocne. No na tyle mocne, że możemy teraz, na tyle nie bardzo poważne, że możemy teraz rozmawiać o moim powrocie. Jak oceniasz swoją formę na dzień dzisiejszy? No to już trzeba by spytać chłopaków, do których przyjeżdżałem pomagać, dociążać ich na sparingach, którzy się przygotowywali do swoich walk. Oczywiście wracasz do UFC, kategoria 7-7, rozumiem. Tak jest. Skąd taki wybór, bo jeszcze walczyłeś w kategorii średniej? Tak, ale ostatnia walka już była w 7-7. Od jakiegoś czasu współpracuję z Jackiem Feldmanem i tutaj to zbijanie wagi się układa zdecydowanie lepiej i myślę, że przy moich gabarytach, przy mojej wadze jest to dobra kategoria dla mnie. Jesteś dosyć sporym zawodnikiem na tę kategorię 7-7. Z ilu zbijasz? To różnie. No w tej chwili będę zbijał około 18 kg, no ale to jest, to będę miał sporo czasu na zrobienie tej wagi, więc tutaj myślę, że nie będzie to problemu. Pisałeś ostatnio w swoich mediach społecznościowych, że prawdziwa siła techniki się nie boi. Pytałem o to Marcina Tyburę, zapytam też o to Ciebie. Jakie masz wyniki na przykład na ławce płaskiej, martwy ciąg, przysiad? Martwego ciągu i przysiadu nigdy nie sprawdzałem maksów. Jeśli chodzi o klatkę, to już kupę lat temu było, to 190 wycisnąłem, jeszcze ważąc 182 kg. Czyli bardzo ładny wynik. Czujesz, że jesteś dużo silniejszy od rywali w tej kategorii 7-7? No różnie, w 7-7 są zawodnicy bardzo silni, też niektórzy mniej silni, więc to ciężko tak powiedzieć, no ale staram się, żeby ta siła była argumentem po mojej stronie. Spore zmiany w Twoim sztabie, między innymi Artur Ostaszewski zajmuje się teraz Twoim managementem. Jak to się stało? Zakończyłem współpracę z poprzednim menadżerem. Artur współpracuje z kilkoma moimi znajomymi, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na jego temat, więc pomyślałem, że można spróbować współpracy. Trenujesz między innymi w WCA, bardzo mocna ekipa. Opowiedz o tych treningach. Znaczy, przede wszystkim trenuję w WCA, od samego początku trenuję z Robertem Joczem, jest moim trenerem od samego początku i tutaj nie chcę tego zmieniać. Treningi są ciężkie, ale bardzo, bardzo dobre, no takie jakie potrzebuję. Miałeś już okazję posparować? Nie, teraz po powrocie jeszcze nie sparowałem. Myślę, że tutaj w ciągu 2 tygodni zacznę dopiero wracać do takich naprawdę cięższych treningów. Jest tam sporo takich smaczków, między innymi Artur Szpilka. Chciałbyś spróbować z nim swoich sił podczas sparingu, czy to Cię zupełnie nie bawi? Nie wiem, nie mieliśmy nawet okazji się spotkać na jednym treningu. Nie jest to ta sama kategoria wagowa. Nie wiem, no jest dużo chłopaków w mojej kategorii wagowej, z którymi mam nad czym pracować tam. Z kim z tej kategorii wagowej chciałbyś się zmierzyć w UFC i kiedy? Ja już powtarzałem kiedyś, ja podchodzę do tego czysto sportowo i ja nie mam jakichś przeciwników upatrzonych, że koniecznie z kimś tam chciałbym się zmierzyć, tylko taki przeciwnik, jakiego zaproponuje mi UFC, takiego przyjmę chętnie w oktagonie. A termin?
nie wcześniej niż za pół roku i to wynika już z regulaminu USADA. Ja teraz przez rok nie podlegałem badaniom antydopingowym i w momencie jak wracam, mój kontrakt zostaje odmrożony przez pół roku, muszę podlegać kontroli, żebym mógł zawalczyć. Podoba Ci się taka polityka i działania USADA? Chciałbym też zapytać, jak UFC się zapatruje na takich zawodników, którzy zamrażają te kontrakty. Czy oni pytają dlaczego, co się stało, czy po prostu podpisują papiery i wszystko jest okej? Okay? Znaczy tutaj przyznam się szczerze, że nie do końca wiem nawet jak te rozmowy wyglądały, bo to mój poprzedni menadżer załatwiał, poinformował mnie tylko, że udało się to w ten sposób ustalić. Ja się odezwałem już sam do UFC. I dostałem odpowiedź, że oczywiście są zainteresowani dalszą współpracą. No i tyle. Masz kontrakt jeszcze na dwie walki. Co dalej? No, co dalej, to już będziemy rozmawiać, myślę, po tych dwóch walkach. Teraz się koncentruję na tym, co jest w najbliższej przyszłości przede mną. Ale te ambicje są duże? Chciałbyś, wiesz, wejść do pierwszej dziesiątki? Na razie moją ambicją jest to, żeby wypełnić umowę bez porażki. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Czyli rok 2018 jest twój. No mam taką nadzieję. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w oktagonie. Dzięki, pozdrawiam.